Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj zaczniemy sobie od kupna nowego samochodu. I będzie to, czy mam zamiar kupić egzotyka. Tak więc, dawno nie było egzotyka, dawno nie było jakiegoś hipersamochodu. Ostatnio jeździłem hipersamochodem i to było Ferrari, La Ferrari. Polecam zobaczyć ten odcinek, samochód jest nieziemski, dalej mam go w swoim garażu, naprawdę bardzo mi się podoba. Klasa: Bugatti Veyron Supersport, Koenigsegg Agera, nie polecam. Pagani Huayra, jestem ciekawy jak brzmi w tej grze Lamborghini Venano, a Pagani jeszcze nie jeździłem, bo tymi samochodami Hennesseyem jeździłem, też chyba nie jeździłem, ale McLarenem P1 jeździłem właśnie w tych takich wyzwaniach. Można spotkać niektóre egzotyczne samochody właśnie na drodze i nimi się przejechać. Jest Aventador bardzo tani, Pagani Zonda Cinque Roadster, Ferrari Enzo, jest Maserati MC12, no i jest Porsche Carrera GT z dodatku. I tak się zastanawiam, który z nich wybrać. Naprawdę wybór jest ciężki, bo każdy z nich to jest niesamowity egzotyk. Bugatti Veyron. Interesują mnie te dwa samochody ze względu na dźwięk. Hennessey Venom i Bugatti Veyron, i jednocześnie interesuje mnie Pagani Huayra. Ale jestem ciekawy bardzo brzmienia, bo wiem jak brzmi w rzeczywistości Hennessey Venom i Bugatti Veyron. Wiem z filmików, bo nawet nie słyszałem tak o na żywo. Wiem jak te samochody wyglądają, bo na żywo widziałem Bugattiego na przykład. Jak ten samochód wygląda, Bugatti chodzi mi. Ale Hennessey'a, jestem ciekawy jak Hennessey brzmi w tej grze, bo w tej grze naprawdę dźwięki samochodu są niesamowite. Także mamy sobie Hennessey'a, możemy wybrać projekty, ale to się zawsze wczytuje strasznie, strasznie długo. Nie wiem czy mi się chce na to czekać, no zgadnijcie, nie chcę. No, okej, coś tu się wczytało chyba. To są chyba projekty polecane. Czyli jednak coś tam się wczytało, spoko. No i okej, wybieramy kup. Elegancko. I mamy sobie Hennessey'a Venoma. Strasznie jestem ciekawy jak on brzmi. To jest klasa S2, nie ma już co tutaj ulepszać. Jeśli będzie mi się nim słabo jechało, jeździło, no to ewentualnie coś tam dostosuję, dostroję. Mamy tu napęd na tył, wyłączona kontrola trakcji. Sprawdźmy jak to wygląda w środku. Hennessey Venom GT. Nie możemy się spojrzeć do tyłu, a jestem w sumie ciekawy jak to by wyglądało. Na liczniku mamy chyba, licznik mamy w milach, 240-270 mil na godzinę. Częściowo cyfrowy licznik. Ojej, pada deszcz. Jest trochę ciężko utrzymać samochód. Trzeba będzie włączyć tu kontrolę trakcji raczej. O, fajnie nawet brzmi. Dobra, jedziemy sobie na autostradę oczywiście standardowo przetestować co ten samochód umie. Tutaj mamy kawałek autostrady, właściwie chyba będzie najlepiej tutaj sobie zjechać, prawda? Więc przejedziemy przez centrum Horizon jeszcze raz. Jadę w dobrą stronę? Nie, tutaj muszę skręcić. No podejrzewam, że to będzie gdzieś około 400 km na godzinę. Pomimo tego, że jest to nowy samochód, hiper samochód, niedawno zrobiony, patrząc na przykład na samochody klasyki, którymi jeździłem do tej pory, więc powinien jakoś się prowadzić w tej grze. Mam nadzieję, chociaż napęd na tył, tak? Już widzimy efekty tego, skutki raczej. Na pewno włączę sobie kontrolę trakcji na pierwszym wyścigu, jakim będę brał udział właśnie tym samochodem. Zobaczcie, byle jaka prosta, już 356 km na godzinę. Dobra, kolejny samochód odblokowany, czy ten naprawiony, spoko. W poprzednim odcinku sobie znajdywałem klasyki ukryte. Moment, w którą stronę by tu pojechać? Gdzie jest bardziej prosta droga? No chyba, jak pojedziemy sobie w prawo. Kurde, ja nawet teraz gazu do końca nie daję, a ten samochód już traci przyczepność. Dobra.
No i zobaczymy, 400 to luźna guma powinna być w tym samochodzie. Uwaga, tak jak myślałem, 420? 430, z górki trochę jest. 432 było. Jak mało prędkości traci na zakręcie. Ojej! Kurde, jak to się szybko zbliża przy takiej prędkości. 428 km na godzinę i słuchajcie, ten samochód dalej, jadąc z taką ogromną prędkością, prowadzi się w miarę dobrze na śliskiej nawierzchni. To jest niesamowite. Ojej, rozbiję się czy nie? Rozbiłem. Wow. Dobra, moi drodzy, co by tutaj... Na razie to ogólnie spróbuję sobie dojechać. Tutaj coś mamy do zrobienia. Tak, to będzie wycieczka. Zobaczcie, jaka wycieczka. Logika Forzy. Możemy sobie przejechać po prostu od tutaj. Ale Forza chce, żebyśmy jechali dookoła, tak? No dobra, gdzie mamy ten punkt? Nie wiem, pojadę sobie drogą. Hennessey jest... A, tam jest ten cel, dobra, spoko. Hennessey jest od jazdy po szosie. Powoli szosa robi się już sucha, więc powinno być w miarę spoko. Chociaż wyścigi w Fordzie są przygotowane tak, abyśmy w różnych warunkach oświetleniowych, czy też jezdnych, jeździli, ścigali się, zgadza się? Tak. Ale przy większych prędkościach aerodynamika tego samochodu naprawdę daje o sobie znać. Auto, o kurde, GPS mnie źle poprowadził. Auto naprawdę świetnie się prowadzi, jedzie szybko. Problem jest troszeczkę ze startem. Będzie trzeba na pewno włączyć tutaj kontrolę trakcji, która standardowo w tym samochodzie jest wyposażona. Początkowo jak zobaczyłem ten samochód, to mówię, nie no, Lotus Exige na sterydach. Później gdzieś tam czytałem, on ma 1200 koni mechanicznych, natomiast zaletą jego jest niska waga. Jak widzieliście, wyposażenie tego samochodu nie jest jakieś zajebiste. Deska rozdzielcza jest bardzo taka nieskomplikowana, więc na pewno zależało tutaj twórcom czy projektantom tego auta na prostocie. Na tym, aby ten samochód jak najmniej ważył, jak najlepiej się prowadził, miał jak najlepszą aerodynamikę i jednocześnie był tak zajebiście skrętny jak Lotus Exige czy Lotus Elise. Tak? No, jest na pewno zdecydowanie dłuższy ten samochód od Lotusa Elisa czy Exige'a. To nie ulega wątpliwości. I jest też zdecydowanie szerszy. Ale ponieważ może on osiągnąć takie wielkie prędkości, ponieważ ma pod maską taki ogromny, się nawet nie wiem jaki, ale to jest chyba podczwórnie doładowana jakaś V8 z tego co kojarzę. Coś kiedyś słyszałem, ale nie wiem czy to w tym modelu było. Tak naprawdę nie zaglądałem jakby w książeczkę, we właściwości tego samochodu. Także nie mam pojęcia dokładnie, jakie on ma parametry. Wiem, że na pewno dużo kuniów ma. No i te 420 km na godzinę to tak luźną gumą na każdej prostej można polecieć. Miałem już wcześniej Koenigsegga Agerę i strasznie mi się nim jeździło. Również napęd na tył. W dużo tańszym Lamborghini Aventadorze prawdopodobnie bym uzyskiwał lepsze efekty niż w Hennesseyu. Ale to wszystko można jeszcze dostosować, dostroić. No i pamiętajcie też, że jak grałem Koenigseggiem Agerą, byłem jeszcze słaby w Forzie. A teraz już troszeczkę jednak pojeździłem, pośmigałem, nauczyłem się. Mam za sobą trudny odcinek, gdzie śmigałem tym cholernym klasykiem, gdzie nim się nie dało jeździć. Także warto sobie przejechać tym samochodem trasę, którą rzeczywiście mamy do przejechania, z tego względu, że no muszę go wyczuć, tak? Tu mamy Honda Civic do zdjęcia. Warto sobie go wyczuć, warto zobaczyć jaki on jest, na co go stać. A już przede wszystkim zobaczyliśmy prędkość maksymalną, że jest naprawdę konkretna. Przyspieszenie jest również niesamowite. Natomiast trakcja. Obecnie mam kontrolę trakcji wyłączoną, jak wspomniałem, tak więc muszę z tym sobie dealać. Prawdopodobnie będzie mi dużo łatwiej, jeśli już włączę sobie kontrolę trakcji. Ale spróbujmy na razie bez tego pojeździć.
Co z hamowaniem? No właśnie. Hamowanie jest o tyle dobre, jeśli nie skręcamy kołami, z tego co widzę, ale to jak w każdym samochodzie, obojętnie którym. Czy to jest samochód hiper samochód, czy to jest super samochód, czy to jest klasyk sportowy, nie powinno się hamować ze skręconymi kołami, na samym zakręcie tym bardziej. Pomimo nawet tego, że masz włączony ABS, problemy mogą być kosmiczne, jeśli nie będziesz uważał. Przed zakrętem odpowiednia prędkość z prostymi kołami i dopiero wtedy wchodzisz w zakręt ładnie. Bo inaczej wylatujesz. I im szybciej będzie, im więcej prędkości będziesz mógł mieć na zakręcie, mając tą pewność, że masz kontrolę nad samochodem, tym lepiej. I właśnie od tego jest moim zdaniem podróżowanie tym samochodem po świecie Horizon, żeby nauczyć się go i wiedzieć, na co go stać i ewentualnie wiedzieć, co w nim poprawić. McLaren P1. Gaz, 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 Lucek. Wow. Cały czas kontrola trakcji się świeci, Boże. Naprawdę, ale to ja wiedziałem, że to będzie nieuniknione w tym samochodzie. Zobaczcie na to, no. Patrzcie na ten, na licznik. Cały czas kontrola trakcji jest włączona, no. Świeci się. Cały czas ten samochód by kopcił tu kołami. Dobra, nie ma co się rozczulać nad tym wszystkim. Pokonać przeciwników jest ciężko. Dwa pierwsze zakręty były takie sobie, bo mi zajechały gnoje drogę. Oh! 10 na 12, to wcale nie tak źle, nie jestem ostatni. Ale napęd na tył nie pomaga. A czy to... Cholera, w ogóle ten wyścig coś słabo wyszedł. No to już będzie końcówka. I dupa, znowu te kosze zaliczyłem. Pamiętam, że jak jeździłem Agerą, to też zawsze te kosze to był już obowiązek w to przywalić. Wszystkie możliwe rzeczy, które mogłem tutaj napotkać, potrącić, potrąciłem w tym samochodzie, więc... Ach. No ale ten wyścig taki jest. Dobra, skupmy się teraz. Totalne skupienie, grzejemy. Co za świniok! Dobra, skoro tak, nie ma problemu. Nara, ziomy. Zaliczyłem punkt w ogóle? Zaliczyłem, spoko. Grzejemy, grzejemy. O, aż tam wy... No, uciek sobie. Wy... ten miałem powiedzieć coś innego. Do przodu. Wy do przodu. No kurde, znowu! W tym samym miejscu. I znowu 11 pozycja! Jak oni to zrobili, że mnie tak wyprzedzili, no? Ja wiem, jak to zrobili. Po prostu skusiłem tak, że szok. Jak oni utrzymują takie prędkości na tych zakrętach? Ja się pytam. I znowu w tym samym miejscu, to w tym samym gównie tkwię. A! Nie no, ludzie, ratujcie mnie. Już ostatni. Nie, inaczej. To trzeba zrobić tak trochę inaczej tutaj, widzę. Momentos. Tak, wiem już, jak to zrobię. Pokażę wam, jak to zrobię. Tak, tak, to będzie najlepszy pomysł. Już wam pokazuję, co mam na myśli. Tak. Widzę, nie
Ten samochód jest zdecydowanie lepszy. No zakręta. W ogóle hamuje. Ten samochód no hamuje po prostu. I świetnie się zachowuje na zakrętach. Zobaczcie na to. No wspaniały jest. Po prostu niesamowity. I przyspiesza lepiej od Kenesea. No kurde, co mam tutaj dużo mówić. Jest to pływowy bardziej. Lepiej hamuje. Lepiej spisuje się na zakrętach. Dlatego gonimy tutaj towarzystwo. Dobra. Spadaj, ty kurde, ramerze jeden. Proszę bardzo, co robi pojedynka? Tak, zostawia towarzystwo z tyłu. No i co? Doganiamy czołówkę. Patrzcie, jak on pięknie hamuje, jak on wytraca tą prędkość perfekcyjnie. Super wchodzi w te zakręty. To jest to, co Lucek potrzebował, naprawdę. Gaz, 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 gaz. Teraz tylko ominąć śmietniki normalnie. Jezus! Nie myślałem, że prosto trzeba jechać. Już nie ma co jechać, już jest koniec wyścigu. Tym samochodem znacznie lepiej się jeździ. 8. pozycja. No nie, jak oni to robią? Ja się pytam. Dawaj tą Pagani. Dawaj go tam. Ło, jadę w strumieniu za nim jeszcze. Nie mogę go dogonić. Świetnie, wszedłem w zakręt. Nie ma szans, że mu dam się wyprzedzić. Ło, spadaj na pobocze. Ta, jeszcze na poboczu mnie wyprzeć. No jasne. Ło, i Hennessey. No kurde, co za typy, nie? 4 punkty dostałem. Porażka. Dobra. To jest naprawdę niewdzięczny wyścig. Jestem pewny, że na następnym pójdzie mi lepiej. No, zobacz. Ja. Co? Jaki ramer. Nagrałem cię. Kurde, jednym kołem na poboczu i nie ma przyczepności. No ale nie ma się co dziwić. Spokojnie, jeszcze to jakoś nadrobię chyba. Kas, 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 kas. Ale ciasne zakręty. I po... no, bez roża, fuck. Znaczy, shooter w sumie. No! Oż mi żyły wychodzą dosłownie. Ale kurde, masz cały czas tą presję, że oni cię w każdej chwili mogą uderzyć i im się nic nie stanie, a ty polecisz poza drogę. Uff, to jest okropne. Fajne, dwa Ferrari, Enzo i LaFerrari. Bardzo kształtem podobne samochody. Dobra, to są okrążenia. Tak, 3 okrążenia mamy. Kurde. No nie no, to jest porażka. Ja pierdzielę to, ja zmieniam poziom trudności, bo oni są nie do pokonania. Dosłownie. Kurde. Czy ja jeżdżę jakoś źle, czy co? Nie mam pojęcia. Akceptuj. Oni naprawdę są nie do pokonania.
Kurde, nawet na tym poziomie są nie do pokonania, kurde. Gaz, gaz, gaz. Pychamy się tu na Krzysia, zajebiście. No i bardzo dobrze, niech kurde zostają w tym. Dobra. Na tym poziomie trudności dużo lepiej mi się jeździ. Nie no, to jest przesada, kurde. Oni tak robili te zakręty, to jest niemożliwe, żeby tak jeździć. Te boty są jakieś przegięte na tym trybie, nie do pokonania, bez kitu. Ale z kolei na tym proto jest mi trochę za łatwo, doganiam ich. Za szybko, wszystkich wyprzedziłem. Ale teraz się też tak jakby mniej stresuje, no. Jak mam ten wyższy poziom trudności, to jest trudniej, bo się stresuję, że oni, kurde, będą zaraz oszukiwać. O, szósty cholerny. Pięknie teraz idzie, kurde. Ale powiem wam, że jest znaczna różnica między P1 a Hennessey'em Venomem. Naprawdę. Hennessey, nawet gdy się puściło gaz, on wypadał z tego zakrętu i to było okropne. Nie dało się utrzymać prostej linii, ładnej linii na zakręcie. Ten samochód zupełnie inaczej się prowadzi. Zupełnie inaczej też hamuje. No jest inaczej zbudowany. Przede wszystkim jest pomyślany od początku do końca. Tak. Kolejna wygrana. Zaczyna się to wchodzić w grę. No i teraz wygrałem sobie. Zmienię tylko poziom trudności. Nawet ani razu nie cofałem, bo chyba nawet tak jakoś specjalnie nie skusiłem, ale no nie wiem, czy zwiększać z kolei ten poziom. No to jest takie. Zwiększysz o jedno oczko do góry i już no naprawdę są nie do pokonania. Jest bardzo trudno. A najgorsza jest ta presja, że kurde, wszyscy cię ramują, napierają na ciebie i nie dają ci wygrać w żaden sposób. Dobra, tu mamy następny. No, ale P1 jest spoko samochodem, naprawdę. Jak ja pierwszy raz się przejechałem nim tutaj na tych próbach, co mówiłem, że tam można sobie te samochody sprawdzić jakby, no to już wiedziałem, że ten samochód będzie jednym z moich ulubionych w tej grze ze względu na prowadzenie, ogólne osiągi, radość z jazdy. Tak, właściwie nie pokazywałem wam, jak wygląda w środku. Mamy przycisk od startu silnika, całkowicie elektroniczny wyświetlacz, już można to nazwać, no nie ma innych wyświetlaczy. Po prostu mamy wyświetlacz zamiast liczników, tak? Mamy tam, zobaczcie, że jest pokazana przepustynica, jak ja dodaję gazu. Czy co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. Nie, to nie jest to. Skontrola trakcji? Cholera wie, co to jest! Ja dziękuję, nie znam się na tym. Musiałbym tam wejść do środka, popatrzeć sobie instrukcję obsługi, przeczytać, dopiero jechać. Ale auto spoko, naprawdę. Jest świetne. Dobra, koniec tego przechwalania. Mamy kolejny wyścig. Niższy poziom trudności. Wzdłuż szlaku. No i mamy kolejny zbiór tych cholernych przeciwników. Nie wiem, czy... ...10% więcej. Inaczej. Wezmę sobie przewijanie, wyłączę. O, i to będzie spoko. Przewijanie 15% aż zabiera.
No i grzejemy. Oj, trochę tutaj źle wjechałem. Ale spoko. Okej, git. No i ładnie udało się wszystkich wyprzedzić. Oni sporo hamują na tych zakrętach na tym poziomie trudności. Mimo że to jest przedostatni, to udało mi się bardzo szybko, praktycznie nawet nie mamy jeszcze 50% drogi i udało mi się wszystkich wyprzedzić, tak? No ale jeszcze inna sprawa to utrzymanie pozycji. W P1 naprawdę jest spoko, ale podejrzewam, że gdybym zwiększył ten poziom trudności, to bym się znowu wściekał. Okej. Znowu po szutrze trzeba grzać. 80% to już niedługo będzie meta. Dobra, mamy metę. Także spoko, ich zostawiłem gdzieś tam z tyłu. A tutaj było jakieś drzewko, które się zawsze rozwalałem. Ale tym razem go nie spotkałem na szczęście. Dobra, dało się wygrać. Miałeś pełne panowanie przez cały wyścig. No właśnie, miałem pełne panowanie. A wolałbym nie mieć. Wolałbym jednak, żebym był na tej drugiej pozycji, ale żeby ona była wywalczona tak w 100%. Ach, no i właśnie, a jak zwiększę poziom trudności, to znowu będzie taka zmora. Lubisz projekt tego samochodu? Dobra, lubię, spoko. No więc tak, spróbuję. Nie chcę tego robić, naprawdę nie chcę tego robić, bo wiem jak będzie to wyglądało. Ale spróbuję sobie zwiększyć ten cholerny poziom trudności z powrotem na nie do pokonania na ostatnim wyścigu. I to będzie sprint. Boję się, nie powiem, że się boję, bo wiem jak to będzie wyglądało na starcie. Ale nawet jak ukończę na tej piątej pozycji, to powinienem wygrać te mistrzostwa. Zresztą, nawet jeśli je przegram, to i tak nie ma większego znaczenia, bo one się i tak nie liczą do tego finału. Liczyć się będą dopiero od następnych, gdzie... O właśnie, zrobimy w ten sposób, że następne mistrzostwa zacznę od kupna samochodu. W sensie, będę jechał tymi sugerowanymi przez twórców samochodami, czy tą klasą po prostu. O, no i tak sobie zrobimy. Tylko muszę pamiętać, żeby tak zrobić. To już inna sprawa. No dobra, jesteśmy sobie tu. Pięknie. I tu mamy kolejny wyścig. Teraz wezmę sobie poziom trudności nie do pokonania. No i czuję, że to będzie hardcore. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Bardzo was proszę tylko jedno teraz. Trzymajcie kciukasy, naprawdę. Takie trzymajcie tu kciukasy za ludzka, bo to będzie hardcore. Ja to wygram. Dawaj to. Lecimy. Poziom nie do pokonania. Tryb nie do pokonania. Próbujmy. Zobaczmy, co się stanie. Może gra wybuchnie, nie wiem. Poziom trudności. Jesteś na doskonałej pozycji. Wygraj ten wyścig i mistrzostwa są twoje. Trzymajcie kciukasy, bardzo was proszę. Lecimy. Ostro hamować na zakrętach, przed zakrętami, proste koła i będzie dobrze. Nie przejmować się pozycją, nie patrzeć nawet na pozycję.
Ostro. Ostro. A, fuck, zarzuciło mnie trochę. Wypadłem. Za duża prędkość. Troszeczkę się na nich patrzyłem, że oni jadą tak szybko i próbowałem im dorównać jakoś tam. Ale patrzcie w ogóle jaki skok trudności między pro a nie do pokonania. Widzicie, to jest takie właśnie. Próbujesz każdy zakręt dobrze zrobić, hamujesz dosłownie przed momentem skrętu i oni cię już dupek tam kują, że już za wolno jedziesz, cholera. Przesrane. Szósta pozycja, ale naprawdę się bardzo starałem, żeby jakoś to dobrze ukończyć. Nie ma opcji, za trudno, a z kolei jak jestem na tym... A z kolei jak jestem na tym poziomie pro, no to praktycznie każdy wyścig wygrywam. Dobra, zostały jeszcze dwa mistrzostwa do wygrania ogólnie. Teraz te mistrzostwa się nie liczyły jakby do finału, bo chciałem koniecznie sprawdzić jakieś nowe samochody z Hypercars. Wypadło na Hennessy'a Venoma początkowo, ale no, samochód mi nie przypadł do gustu. Ani mi, ani moim ręką, jeśli chodzi o sterowanie, więc... Nie polecam go. Zupełnie inna sprawa wygląda z McLarenem P1, który jest perfekcyjny. Będziemy kontynuować sobie wycieczkę na kolejne mistrzostwa. Mamy nagrodę do wylosowania. Zobaczymy co tym razem. I samochód? Czy nie samochód? Nie. 6600, spoko. Ile ja mam kasy? 847 tysięcy. Na pewno starczy na każdy sportowy samochód bez problemu. Jeśli będzie jakaś tam klasa sugerowana na następnych mistrzostwach, to właśnie taką sobie wybierzemy. Moi drodzy, tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Jeśli podobał ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, ponieważ takie odcinki pojawiają się codziennie, takie zajebiste odcinki jak ten pojawiają się u mnie codziennie, więc zapraszam cię serdecznie. Trzymajcie się, na razie, pa pa. No dobra, mamy silnik, ojej. Teraz będzie ból, ale mam w sumie kasę, więc okej. Polerowane. Wow. O tak, czerwone, podoba mi się. Rozpórki. Tutaj jest tego strasznie dużo. Takie coś. Fajnie.